To jest miesiąc przeciwdziałania przemocy, która dotyczy dzieci. Myślę sobie, że jakby sam komunikat, który właśnie w tym momencie wypowiedziałem, powinien przykuć Państwa uwagę. Z tego tytułu, że no, jako osoby dorosłe powinniśmy robić wszystko i uświadamiać, że przemoc wobec dzieci to w ogóle jest coś, co nie powinno się nigdy przytrafić. Gdybyśmy mieli popatrzeć tak bardziej dokładnie na te statystyki, to po pierwsze to, co rodzi w negatywnym tego słowa znaczeniu, takie wyobrażenie skali, to oczywiście ilość dzieci, które doświadczają tej przemocy, a druga sprawa to jest kto tą przemoc stosuje w stosunku do tych dzieci i niestety w dużej przewadze są to rówieśnicy, ale oczywiście również osoby najbliższe, czyli te, które zawsze są wskazywane jako opiekunowie, jako ci, którzy mają zagwarantować bezpieczeństwo, którzy powinni ofiarować miłość swoim dzieciom, czyli mam na myśli rodziców, czyli ojcowie i matki. Wychodzimy trochę szerzej, bo my pracujemy z ofiarami przemocy, pracujemy ze sprawcami przemocy, bo przypomnę, że to też jest część naszej pracy i dla osób, które stosują przemoc, też robimy programy korekcyjno-edukacyjne, próbujemy zmienić ich nastawienie, ich podejście, prowadzimy terapie rodzinne. To wszystko się faktycznie dzieje. Natomiast osoby, które nie uczestniczą w tym kręgu i nie zderzyły się do tej pory ze zjawiskiem przemocy, niekoniecznie wiedzą o naszych działaniach. I dlatego chyba ta kampania, żeby każdy miał świadomość, że na różnym etapie życia różne rzeczy mogą się zdarzyć i możemy spotkać różnych ludzi, więc warto mieć tą wiedzę, jak zareagować i gdzie ewentualnie zgłosić się po pomoc. My mamy tą świadomość, że skala przemocy to jest skala do tej pory nieodkryta, bo te zgłoszenia w naszej opinii są tylko częścią tego, co tak naprawdę się dzieje w naszych domach. I mimo tego, że od wielu, wielu lat funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy domowej, że są instytucje powołane do wspierania osób doświadczających przemocy, że szereg różnych działań się dzieje, to jednak niestety nadal w mentalności ludzi pozostaje takie przekonanie, że część rzeczy dzieje się w naszym domu za zamkniętymi drzwiami i inni niekoniecznie powinni się w to wtrącać i o tym wiedzieć. Osoby doświadczające przemocy bardzo trudno przekonać, żeby skorzystały na przykład z całodobowego schronienia i opieki specjalistów, bo boją się, że utracą źródło dochodu, bo często są to osoby, które pozostają na utrzymaniu, na przykład sprawcy przemocy, więc chciałam powiedzieć, że absolutnie nie trzeba mieć takich obaw, ponieważ taka osoba otrzymuje rzeczywiście nie tylko wsparcie specjalistów, ale również schronienie, bezpieczny pobyt. Jeśli za ścianą u sąsiadów słyszymy, że dzieje się coś, co nas niepokoi, reagujmy. Wystarczy anonimowy telefon do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Można zadzwonić codziennie do godziny 20 do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. I mamy również specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej i na pewno podejmiemy interwencję. Oczywiście możemy się mylić, może to rzeczywiście być interwencja nieuzasadniona, niemniej jednak z mojego doświadczenia wynika, że no, przynajmniej 1/3 takich zgłoszeń jest uzasadniona i osoby, do których docieramy, to nie jest tak, że zawsze zgadzają się przyjąć tą pomoc, ale już wiedzą, że mogą taką pomoc uzyskać. I często jest tak, że przy trzeciej interwencji, przy czwartej interwencji, no, trafiają same do nas, bo wiedzą, że taka instytucja jest.